W pewnej grze karcianej używa się 36 różnych kart. W każdym z czterech kolorów Trefl, Karo, Kierpik jest 9 kart ponumerowanych od 1 do 9. Przy rozdawaniu kart każdy gracz otrzymuje 9 kart, które może ułożyć w dowolnej kolejności. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jeden gracz dostanie na rękę wszystkie 4 jedynki? Czyli liczymy prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że będziemy mieli 4 jedynki... 4 jedynki... Na ręku. Powiedzmy, że ja jestem tym graczem szczęśliwym, który dostanie na rękę 4 jedynki. No i chcę obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia. No to możemy skorzystać tutaj z klasycznej definicji prawdopodobieństwa czyli obliczyć prawdopodobieństwo jako stosunek dwóch liczb. W liczniku będziemy mieli liczbę tych zdarzeń, które sprzyjają temu, co chcemy uzyskać czyli liczbę zdarzeń sprzyjających. Sprzyjających. No, a w mianowniku będziemy mieli liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. Liczbę wszystkich. Wszystkich zdarzeń. No to może, żeby nie, nie przepisywać później tego, to sobie oznaczmy, że liczbę sprzyjających nazwę S, a liczbę wszystkich nazwę W. Co to są wszystkie zdarzenia? To jest łatwiej obliczyć, więc od tego zaczniemy. No, wszystkie zdarzenia, czyli na ile sposobów można wylosować 9 kart spośród 36? No to jak to obliczyć? Liczyliśmy to już wiele razy. Wiemy, że mamy tak. Jak losujemy pierwszą kartę, to mamy 36 do wyboru. Jak już jedno wylosujemy, to losujemy jedną z pozostałych, czyli mamy 35 do wyboru. Potem mamy 34 i tak dalej. 9 razy muszę to zrobić: 33, 32. 31, 30, 29, 28. Zgadza się? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobrze. 9. Gdybym pomnożył te liczby, no to dostałbym jakąś astronomiczną liczbę, ale ona byłaby dużo za duża. To znaczy, licząc w ten sposób, liczę o wiele razy za dużo te możliwości. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób liczyłbym wszystkie możliwe kolejności również jako różne. A wiemy, że gracz może ułożyć sobie karty w dowolnej kolejności. A tutaj ja liczę, jak gdyby uwzględniam, w jakiej kolejności te karty są losowane, w jakiej kolejności są rozdawane. A nie powinien tego uwzględniać, dlatego że gracz, jak dostanie karty, to może je sobie potem pomieszać, ułożyć jak chce. Więc ja muszę podzielić przez liczbę sposobów, na jakie można te 9 kart ułożyć w różnych kolejnościach. No to ile jest takich sposobów? No, mamy 9 możliwości ułożenia kart na pierwszym miejscu. Jak już pierwszą ułożymy, no to mamy 8 możliwości na drugim, 7 na trzecim i tak dalej. Czyli potem będzie 6 razy 5, razy 4, razy 3, razy 2, razy 1. Jest dokładnie tyle możliwości ułożenia tych kart. Tyle możliwych porządków, tyle możliwych kolejności. No więc, jeżeli podzielę tę liczbę, którą tu napisałem u góry, przez liczbę wszystkich tych możliwych ułożeń, no to dostanę. To, co mnie interesuje, czy liczbę kombinacji 9-elementowych ze zbioru 36-elementowego. No i tutaj widać, że to rzeczywiście wyjdzie ta liczba kombinacji. No bo co to jest ten licznik? To wygląda trochę jak 36 silnia, ale nie ma tych ostatnich 27 liczb, czyli tutaj trzeba podzielić to przez 36, odjąć 9 silnia. No i to będzie ten licznik, tak, tym kolorem, co tu jest napisane. No ale jeszcze jest ta liczba w mianowniku, która jest równa dokładnie 9 silnia. To na pomarańczowo, to jest to na pomarańczowo, to na niebiesko powiedzmy. To jest to, co tu jest na niebiesko. No i rzeczywiście widzimy, że to jest dokładnie symbol Newtona 36 po 9, czyli liczba kombinacji 9 elementowych ze zbioru 36 elementowego. Jak ktoś nie wie o czym mówię, to radzę, żeby obejrzał sobie film na temat Kombinacji. Film z kombinatoryki na temat kombinacji. To co tutaj mamy to jest dokładnie liczba 9 elementowych kombinacji ze zbioru 36 elementowego. Czyli to jest mianownik naszego ułamka, liczba wszystkich możliwości, wszystkich takich układów kart. A teraz musimy obliczyć ile jest tych sprzyjających nam układów kart. Czyli takich układów, w których występują 4 jedynki. Czyli to jest liczba sposobów, na jakie może zajść to zdarzenie, że są cztery jedynki, czyli liczba takich układów, które się składają z czterech jedynek, no i jakichś dowolnych pięciu pozostałych kart, tak? Mamy pięć dowolnych pozostałych kart. No to ile tutaj mamy sposobów? No Wiemy, że cztery jedynki muszą być w naszym układzie, czyli na pierwsze miejsce wybieramy jedną z pozostałych 32 kart. Tak, potem mamy jedną z 31, no bo tu już wybraliśmy. Potem mamy jedną z 30, jedną z 29, jedną z 28. Czyli liczymy 32 razy 31, razy 30, razy 29 i razy 28. Ale znowu, licząc w ten sposób, uwzględnialibyśmy wszystkie możliwe kolejności. Uwzględnialibyśmy to, w jakiej kolejności te karty są losowane. A powinniśmy tego nie uwzględniać, no bo gracz może sobie te karty dowolnie uporządkować. Czyli znowu musimy podzielić teraz przez liczbę sposobów, na jakie można te pięć kart potem ułożyć w różnych możliwych porządkach, w różnych możliwych kolejnościach. No to na ile sposób można to zrobić? No, mamy pięć możliwości na pierwsze miejsce razy 4 na drugie, 3 razy 2 razy 1. Tyle jest możliwości ułożenia kart w różnych kolejnościach. Mówiąc uczenie tyle jest permutacji zbioru pięcioelementowego, tak jak tutaj była liczba permutacji zbioru dziewięcioelementowego. No i znowu możemy to zapisać w postaci takiej analogicznej do tego co tutaj było, że to jest 32 silnia dzielone przez 32 odjąć 5 silnia i to jest licznik tego ułamka tutaj. No i muszę jeszcze dopisać to co jest w mianowniku. A w mianowniku jest 5 silnia. No i to znowu Dostajemy symbol Newtona, tym razem 32 po 5, czyli liczba kombinacji 5 ze zbioru 32-elementowego. No i obliczyliśmy S, czyli liczba sprzyjających zdarzeń, W, czyli liczba zdarzeń wszystkich. No i teraz pozostaje nam podzielić te dwie liczby przez siebie. No to zróbmy to. Specjalnie tego nie wymnażałem, bo tutaj bardzo wiele rzeczy się skróci. Czyli liczymy nasze prawdopodobieństwo, które jest równe liczbie zdarzeń sprzyjających przez liczbę wszystkich zdarzeń. No i to będzie równe. Może ja po prostu skopiuję, żeby nie przepisywać. Czyli muszę skopiować to, co tutaj mam. Kopiuj. Wklej. No i muszę podzielić przez to, co tutaj było. Przez w. No, ale podzielić to znaczy to samo, co pomnożyć przez odwrotność. To może ja to tak zrobię, czyli razy odwrotność tego ułamka. Czyli teraz muszę skopiować to, co było w mianowniku, muszę skopiować do licznika. Dobrze. A to, co było w liczniku, muszę skopiować do mianownika. Kopiuj, wklej. To kopiuję do mianownika. O ledwo się mieści. No i muszę dopisać jeszcze kreskę ułamkową. No i tak jak mówiłem, bardzo dużo rzeczy nam się tutaj skróci. Zauważmy, że tak. 5, 4, 3, 2, 1 skróci się z 5, 4, 3, 2, 1. To się skraca. Od 32 do 28 te liczby, jak pomno. Pomnożę, no to się skrócą z tymi tutaj 32 aż do 28. To się skróci. No dobrze, to może przepiszmy, co zostało. Czyli to się równa. W liczniku nam zostało 9 razy 8, razy 7, razy 6. No i to jest dzielone przez 36 razy 35.

Zostanie tutaj 1, a tu zostanie 5. Teraz 34 mogę skrócić z dwójką, i tutaj zostanie 17. No i jeszcze 6 i 33 mogę skrócić przez 3, to tu zostanie mi 3, to tu zostanie mi 2, a tu zostanie mi 11, bo skracam przez 3. Tak? Czyli 6 przez 3 jest 2. Czyli ostatecznie po wszystkich możliwych skróceniach zostanie nam 2. Dzielone przez 5 razy 17 i razy 11, no to możemy użyć kalkulatora, żeby obliczyć, ile to będzie 5 razy 17 i razy 11 to jest 935, czyli to będzie 2 dzielone przez 935. A więc prawdopodobieństwo tego, że jak rozdaję karty w ten sposób, że dostaję na rękę 9 spośród 36, to prawdopodobieństwo tego, że wszystkie 4 jedynki trafią do mnie, jest równe dokładnie 2 dzielone przez 935. No to jest trochę więcej niż 2 dzielone przez 1000, czyli szansa jest trochę więcej niż 1 na 500, że taki układ mi się trafi.